Co tak naprawdę wydarzyło się Janowi Faberskiemu w Legii Warszawa? Młody polski talent, który teraz błyszczy w Ajaxie, miał krótki i burzliwy okres w stołecznym klubie. Ale co sprawiło, że opuścił Legię? Odkryj prawdę kryjącą się za tą historią. Subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami o Legii Warszawa. Jan Faberski jest jedną z największych nadziei polskiego futbolu. Obecnie grając w Ajaxie, młody zawodnik przyciąga uwagę wszystkich swoim talentem i umiejętnościami. Ale niewielu wie, że zanim odniósł sukces w Holandii, Faberski miał nieprzyjemne doświadczenia w Legii Warszawa. Nie zapomnij polubić tego filmu. Twoje zaangażowanie jest dla nas bardzo ważne, abyśmy mogli dostarczać wysokiej jakości treści o piłce nożnej. Prawda kryjąca się za odejściem Faberskiego z Legii. Według informacji z przeglądu sportowego, pobyt Faberskiego w Legii był naznaczony konfliktami z trenerami i kolegami z drużyny. Młody zawodnik, który wówczas miał zaledwie 11 lat, nie przystosował się do metody treningowej klubu i wolał słuchać rad swojego ojca, który był trenerem jego poprzedniej drużyny. Ojciec Faberskiego, Grzegorz, ujawnił, że jego syn czuł się ograniczony przez surowe zasady Legii i nie zgadzał się z niektórymi metodami treningowymi. Decyzja o opuszczeniu klubu była trudna, ale rodzina wierzyła, że Ajax będzie idealnym środowiskiem dla rozwoju młodego talentu. Obecnie w Ajaxie Faberski pokazuje cały swój potencjał i jest porównywany do takich gwiazd jak Lamine Yamal. Młody zawodnik ma przed sobą świetlaną przyszłość i może stać się jednym z największych polskich piłkarzy w nadchodzących sezonach. A ty, co myślisz o tej historii? Czy uważasz, że Legia straciła wielką okazję? Zostaw komentarz i weź udział w naszej ankiecie. Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna. Chcemy wiedzieć, co myślisz o przyszłości Jana Faberskiego i jak może on przyczynić się do sukcesu polskiej reprezentacji.